kolejną załogę. Thank you.
Trzecie, panie burmistrzu, nie aż tak hojnie, nie, na razie spokojnie. Witamy was bardzo, bardzo serdecznie. Jest miejsce na podium, są i nagrody, drodzy państwo, i pamiątkowy medal, i puchar do kolekcji od pani dyrektor. Także myślę, że jest radość. Cieszymy się bardzo. Jak się czujesz po tym rajdzie? Super, bardzo dobrze. Warunki nam siadły i okej. Cieszymy się razem z wami. Czy jakieś przygody były? Nie, spokojnie było, także dziś zapaliśmy ten flow rajdowy, jak się to mówi, i deszcz. No ja lubię deszcz bardzo. Cieszymy się razem z wami. Wielkie brawa dla tej załogi. Jeszcze tylko nagrodę i już pojadą do swoich cieszyć się i uczcić ten wspaniały sukces. Przypominam, trzecie miejsce. W swojej klasie. Znów ten patent, czyli jednak przydaje się w rajdówce ten patent tutaj z tą szybą, na wkładanie nagród po prostu, i o to chodziło w tym wszystkim. Tak, zdjęcia muszą być. No musi być zdjęcie, jak wszyscy wycelowali te aparaty, tak na komendę. Tak. Tu już widzę wpis, jest, każdy samochodzik ma. Coś tam trzeba po sobie zostawić. Tak. A ja widzę, co za chwilkę wjedzie. To jest taka fajna ciekawostka. Rzadko zdarzają się auta tylnonapędowe. Jest to. Tu mamy kibiców, jest Team Łada, tak?